Zarzucają Kevinowi, że nie płaci alimentów. Roxanie puściły nerwy. Zdradziła, ile jej ukochany łoży na dziecko. Roxana Węgiel ma już dość. Piosenkarka, która od ponad roku jest w oficjalnym związku z 8 lat starszym mężczyzną, stanęła w jego obronie. Wyjawiła, ile jej ukochany płaci na swoje dziecko. Roxana Węgiel wyszła za mąż. Roxana Węgiel wywołała niemałe kontrowersje, gdy tuż po swoich 18 urodzinach wyjawiła, że od jakiegoś czasu spotyka się z 8 lat starszym mężczyzną. Wkrótce okazało się, że mowa o byłym partnerze aktorki Malwiny Dubowskiej, z którą wspomniany doczekał się nawet dziecka. Relacja piosenkarki i jej ukochanego rozwijała się bardzo szybko, nie trzeba było długo czekać, by zakochani obwieścili ślubne plany. I choć sakramentalne tak powiedzieć mają sobie w sierpniu, wiele wskazuje na to, że ceremonię cywilną mają już za sobą. Wskazują na to dane w rejestrze CEITK, gdzie w informacjach o firmie wokalistki, figuruje ona pod dwoma nazwiskami, Węgiel Mugley. Drugi człon pochodzi od jej przyszłego, a może już obecnego, męża. Ukochany Roxany Węgiel budzi kontrowersje. Związek Roxany Węgiel budzi emocje nie tylko za sprawą faktu, że jej ukochany jest od niej dużo starszy, a para narzuciła sobie bardzo intensywne tempo rozwoju relacji. Chodzi też o syna mężczyzny z poprzedniego związku. Choć na swoim Instagramie Mugley chwali się zdjęciami pokazującymi świetną relację z potomkiem, jego była partnerka, zdaje się ciągle mieć żal. Jeśli rzeczywiście Kevin spełniałby swoją rolę i sytuacja wyglądałaby tak dobrze, to prawdopodobnie nie byłoby takiej potrzeby, aby to podkreślać w każdym wywiadzie. Wówczas fakt ten mógłby być oczywisty bez konieczności ciągłego akcentowania. I dlatego warto czasem zastanowić się, czy publiczny wizerunek odzwierciedla rzeczywistość i tutaj pozostawię trzy kropki, tłumaczyła w rozmowie z shownews.pl. Wcześniej Malwina Dubowska narzekała na trudy życia samotnej matki, a w swoich mediach społecznościowych zamieściła wideo, w którym zalana łzami w gorzkich słowach mówiła o swojej sytuacji finansowej. Tak naprawdę, żeby było nam dobrze, chwytam się różnych prac, nawet pakując kosmetyki, zamówienia. Robię te wszystkie rzeczy, staram się łączyć te obowiązki, żeby było stabilnie. Realnie są dni, kiedy mam dychę na koncie, dwie dychy i muszę poprosić moich rodziców, co jest mega niekomfortowe, kiedy jestem mamą i dorosłą kobietą i chcę być samodzielna, wyznała aktorka. Z relacji, które pojawiały się na Instagramie, wiadomo, że Kevin spędza sporo czasu z synkiem. Z chłopcem świetnie ma też dogadywać się Roxana. Internauci jednak postanowili sprawić 19-latce przykrość. Roxana Węgiel staje w obronie ukochanego. W sieci nie brakuje kąśliwych uwag pod adresem ukochanego Roxany Węgiel. Niektórzy internauci zarzucali mu nawet, że nie płaci alimentów na swoje dziecko. W pewnym momencie głos postanowiła zabrać sama piosenkarka. W jednym z komentarzy na Instagramie stanęła murem za swoim narzeczonym, lub mężem, i wyjawiła, że sumy, które mężczyzna przeznacza na swojego potomka, są całkiem pokaźne. Płaci i to sporo, napisała gwiazda. Miejmy nadzieję,
że stanowcza odpowiedź Roxie uciszy wszelkie niedopowiedzenia i domysły fanów.